Historia kamery fotograficznej, część pierwsza. Od kamera obskura do ciężkiej kamery studyjnej. Nie wiadomo kiedy ludzie zauważyli obraz, który padał przez dziurkę w ścianie na przeciwległą ścianę. To zjawisko fizyczne zostało opisane 2400 lat temu. Ale być może, i to na pewno, było znane wcześniej. Ludzie musieli zauważyć, że w pewnych warunkach, przy pewnej pogodzie, nagle zobaczyli obraz na ścianie odwrócony stronami. Nie tylko odwrócony do góry nogami, ale również odwrócony stronami. I zaczęli się zastanawiać, jak to się dzieje. Tym człowiekiem, który opisał to zjawisko i który nazwał je kamera obskura, był Euklides, który przeprowadził przez tą dziurkę w ścianie linie proste, dlatego że uważał, że światło rozchodzi się po liniach prostych i wyjaśnił, że mamy do czynienia ze zjawiskiem optycznym. I to jest początek naszego narzędzia, które my nazywamy kamerą fotograficzną. Teraz trzeba było po pierwsze zmniejszyć wielkość tej kamery obskura, czyli ciemni optycznej, a następnie znaleźć sposoby na to, żeby przerysować ten obraz, no bo cóż nam z tego, że narysujemy na ścianie obraz odwrócony do góry nogami. No być może przyjadą sąsiedzi, będą zdziwieni, ale to nie wystarcza. I następne realizacje, które się pojawiły w historii, to jest rok 1020, Arab Al-Hazen opisał powtórnie to zjawisko. Z tej to przyczyny, no dzisiaj wiemy to na pewno, że Arabowie zachowali całość nauki greckiej. Zresztą to dziwne słowo, które dzisiaj się pojawia jakby bez kontekstu, alchemia, to jest alchemia, czyli po prostu wiedza. Kamera obskura znał również Leonardo da Vinci. Opisał ją, opisał sposoby jej udoskonalenia i zaproponował, aby ta czwarta ściana, ściana tylna, to była ściana wykonana z matowej szyby. I pierwsi, którzy docenili wartość tego dziwnego zjawiska fizycznego, byli malarze, graficy i rysownicy. I tutaj chciałbym pokazać wam kilka obrazów. To jest obraz 1641 roku Aleksandra Andriansena, przedstawiający martwą naturę. Takich martwych natur holenderskich czy niderlandzkich znamy kilkaset. Jest to dowód na to, że mógł się on posługiwać kamera obskura, gdyż znakomicie uchwycił światłocień na wszystkich elementach swojego obrazu. Co więcej, ta fascynacja możliwością uchwycenia wszystkich drobiazgów, które daje nam światło dzienne, dowodzi tego, że być może perspektywa linearna w ogóle została udoskonalona, wymyślona przez to, że najpierw badacze, uczeni, myśliciele, naukowcy, potem artyści zaczęli się przyglądać temu, jak istnieje świat widziany przez kamerę obskura. Tu jeszcze może drugi przykład. To obrazy tego artysty na pewno większość z nas zna. To jest Johann Werner van Delft. Lekcja muzyki. Mamy pomieszczenie oświetlone światłem padającym z lewej strony. Dzięki temu mamy bardzo fajnie uchwyconą atmosferę tej lekcji muzyki. Mamy przodka dzisiejszego pianina.
Pani jest odwrócona tyłem, pani, którą poucza nauczyciel. Ale Vermeer był znakomitym malarzem i zastosował pewną rzecz, która świadczy o tym, że na pewno używał, wiemy o tym, że używał kamera obskura. Mianowicie nad tym przodkiem pianina umieścił lustro. I mamy podwójny portret w tym obrazie. Kobiety odwróconej plecami, gdzie widzimy kreacje, jakie nosiły ówczesne damy, i mamy jej twarz w lustrze. Co więcej, zastosował taką sztuczkę, mianowicie ułożył podłogę z biało-czarnych płyt i te płyty odbijają się w tym lustrze. Wszystkie te sztuczki, czy jakby powiedzieć umiejętności, dowodzą, że on na pewno stosował kamerę obskurę. No i stosował nie tylko do odwzorowania przestrzeni, bo jednym z najpiękniejszych obrazów holenderskich jest Dziewczyna z perłą, również Vermeera z 1664 roku, gdzie mamy nieco inny problem, mianowicie użycie kamery obskura zmienia nieco to, co widzimy na obrazie. Samo narzędzie, bo to jest tylko narzędzie, najważniejsze są umiejętności samego malarza, ulegało pewnym udoskonaleniom. I tu już mamy koniec wieku XVIII. Mamy pana, który rysuje już nie na ścianie, a rysuje na pewnej kartce, która jest rozmiarów takich, że można by ją było schować do teczki, można by było tą teczkę powiesić na ścianie, a może wykorzystać jako publikację, czyli jako ilustrację książkową. Ale i też sama kamera uległa pewnym przekształceniom. Nie jest to olbrzymie pomieszczenie, ale kamera znajdująca się w pomieszczeniu rozmiarów większego stołu. Kamera wyposażona jest w tubus, który składa się z elementów, które można złożyć lub rozłożyć. Zaopatrzona jest w obiektyw. Dzięki temu mamy dużo szersze możliwości patrzenia na świat. To znaczy, jeżeli kamera jest złożona, mamy szeroki kąt widzenia, więc możemy rysować panoramę. Natomiast jeśli mamy ją rozłożoną, możemy narysować jakiś detal. I teraz pewne przemiany. Otóż jest matówka, czyli szyba zmatowiona. Na tej matówce ułożona jest kartka i ten pan może sobie spokojnie rysować. Nie musi się martwić o tym, że narysuje obraz parę metrów na parę metrów i będzie się potem przez całe życie zastanawiał, co z tym zrobić. I dlaczego to było możliwe? Otóż było to możliwe dlatego, że udoskonalono tą kamerę nie tylko montując obiektyw, ale przede wszystkim lustro ustawione pod kątem 45 stopni do podstawy. To lustro odwracało obraz. Co prawda nie odwracało stron obrazu, ale odwracało obraz. I dzięki temu pan zasłonięty takim daszkiem, pulpitem, mógł spokojnie na kartce formatu A4 narysować to, co widział. Bo to on widział, kamera nic nie widzi. To, co widział, gdy skierował obiektyw w jedną lub drugą stronę. Zaczęli się zastanawiać ludzie, jak można ten obraz utrwalić sposobem fizycznym, chemicznym. I to było tysiące wynalazców. Najbardziej znany jest Knipes, który w roku 1827 zrobił fotografię, którą uznajemy za pierwszą. Mianowicie z okna swojej pracowni w Le Gras sfotografował krajobraz, który miał przed sobą. To zdjęcie jest niezwykłe, bo on użył płytki metalowej, płytki miedzianej pokrytej asfaltem syryjskim, gdyż wcześniej zauważył, że ten asfalt syryjski reaguje zmienia się pod wpływem światła i niezwykłe jest dlatego, że
ma niesłychane oświetlenie. Mianowicie elementy są pewne oświetlone z lewej strony, pewne elementy są oświetlone z prawej strony. Mianowicie naświetlał to całą dobę. I dlatego takie niezwykłe zdjęcie uzyskał. Zastanawiali się długo bardzo uczeni francuscy, ale tym człowiekiem, który oddał wielkie i nieocenione usługi, był malarz, dekorator wnętrz, dekorator teatralny, który w zasadzie nie był naukowcem, nie był ani chemikiem, ani optykiem, mianowicie Louis Daguerre. Efekty tejże metody zdumiały ówczesnych ludzi, zdumiały wiernością szczegółów. To już nie była dowolność ręki, że każdy malarz przedstawiał ten świat nieco inaczej, ponieważ robił to na swój własny, niezwykły. Okazało się, że urządzenie optyczne dawało obraz, który można było utrwalić metodą chemiczną. Znowu tutaj była najpierw srebrna, potem miedziana, srebrem pokryta blaszka, powleczona emulsją światłoczułą, czyli środkami chemicznymi, które reagują na światło. Ale mógł to zrobić już nie tylko pan Daguerre, ale wszyscy inni, którzy posiedliby tą umiejętność. I tutaj to jest słynne zdjęcie z 1838 roku, które najczęściej określane jest mianem fotografia pierwszego człowieka. Dlatego, że przedstawia fragment ulicy, fragment bulwaru du Temple i przedstawia osobę ludzką w bardzo dziwnej pozycji. Otóż i tak naprawdę jest tam dwoje ludzi. Jest pan, który czyści buty i pan, który sobie te buty kazał wyczyścić. I teraz nie wiadomo, czy jest to przypadek, czy też Daguerre zasugerował jakiemuś znajomemu, koledze, przyjacielowi, żeby stanął i przez kilka minut trwał bez ruchu, gdyż tego pana, tego czyściciela butów nie widać, który przy pompie, pompa jest bardzo ostro narysowana, natomiast ten człowiek pierwszy jest widoczny. To jest rok 1838. Już istniała metoda, którą należało się z tą metodę pokazać całemu światu. I cóż wymyślili wynalazcy? No, wynalazcy poprosili pana Arago, który był cenionym członkiem Francuskiej Akademii Umiejętności, aby ten przedstawił ich wynalazek na posiedzeniu Rady Naukowej. I 18, to jest bardzo ważne, to co teraz będę mówił. 18 sierpnia 1839 roku panowie na posiedzeniu Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w Paryżu ogłosili wynalazek fotografii. I ta data jest datą startową fotografii jako wynalazku. Można było odtąd przy pomocy pewnego urządzenia rejestrować obrazy. Niepotrzebne było rysowanie, niepotrzebne było malowanie. Istniało narzędzie, które zezwalało na takie operacje. Jak to narzędzie wyglądało? Otóż tu mamy zestawienie kamera obskura i pierwszej kamery fotograficznej. Jak Państwo widzicie, to są skrzynki wykonane z drewna, różniące się od siebie. Zarówno kamera obskura ma obiektyw, jak i obiektyw ma aparat, pierwsza kamera fotograficzna, ale różnią się wykończeniem czy wykonaniem tylnej ściany. Otóż tu już wiemy przy przypadku kamera obskura, że był ten daszek, który zasłaniał, była matówka. Natomiast w kamerze fotograficznej jest inaczej. Jest tylny człon ruchomy, który pozwalał na
ustawianie ostrości na matówce. Natomiast matówkę się potem zdejmowało i zakładało się kasetę z materiałem światłoczułym. Te materiały światłoczułe były różne i ja na pewno wszystkich nie będę starał się omówić, bo byśmy musieli skończyć za pół roku omawianie samych technologii, które się pojawiły przez pierwsze lat 30 istnienia wynalazku fotografii. Dzięki temu wynalazkowi można było myśleć o rejestrowaniu świata, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy najważniejszej. To człowiek decydował, gdzie skieruje obiektyw tej kamery. Kamera nic nie widzi, widzi człowiek. I teraz druga metoda. Jej autor był już w roku 1830 bardzo bliski uzyskania efektów ostatecznych. Mianowicie na papierze nasączonym roztworami, których najbardziej chyba zasadniczym czynnikiem była zwykła sól kuchenna, chlorek sodu. Układał liście, gałęzie, kwiatki i uzyskiwał ślady przedmiotów na tym papierze, ale nie potrafił tych śladów utrwalić. Ale te jego wynalazki zainteresowały myśliciela, filozofa, jednocześnie fizyka, jednocześnie astronoma Johna Herschela, który już w roku 1833 wymyślił trzy podstawowe dla nas terminy. Mianowicie fotografia, negatyw i pozytyw. On użył określenia photographs, był Anglikiem. I to określenie przyjęło się powszechnie. Oczywiście dagerotyp jeszcze przez 20-30 lat był wykonywany. Dagerotyp był metodą bardzo kosztowną. Natomiast tutaj potrzebny był jeszcze jeden element, czyli roztwór utrwalający tenże obraz, który pan Talbot otrzymywał na papierze. I oczywiście John Herschel nie tylko znalazł środek chemiczny, mianowicie tiosiarczan sodu, ale wykorzystał go jako podstawowy składnik kąpieli utrwalającej i tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj używamy, robiąc zdjęcia, które nazywamy analogowymi, używamy tiosiarczanu sodu jako utrwalacza. Ale ta metoda różniła się od dagerotypii tym, że miała dwa elementy, mianowicie uzyskanie negatywu i uzyskanie pozytywu. Z tym, że dagerotyp był tylko jeden, to było jedna fotografia. Natomiast metodą stykową, te wysuszone negatywy Talbota, można było powiększać w nieskończoną ilość razy. I to jest ta cecha fotografii, która wydawała się najważniejsza w XIX wieku. Mianowicie zobaczyli ją ludzie, którzy zajmowali się z jednej strony drukarstwem, z drugiej strony czasopiśmiennictwem. O ile w wieku XVIII te gazety były, no jedna w kraju się ukazywała, to można powiedzieć, że w wieku XIX w samym Londynie tych tytułów ukazywało się kilkadziesiąt. Potrzebne były ilustracje. Więc ta metoda, która pozwalała na zapis optyczno-chemiczny, zwróciła ich uwagę i to oni byli głównymi sponsorami dalszego jej rozwoju. Zresztą sam pomysł Talbota to jest pomysł przejęty z metod graficznych, mianowicie z litografii. W litografii jest tak, że trzeba narysować odwrócony obraz na płycie litograficznej, a następnie pokryć tą płytę tuszem, przyłożyć papier i uzyskać odbitkę. I tych odbitek można uzyskać kilkadziesiąt z tej płyty litograficznej, zanim powiedzmy ona przestaje być wierna temu, cośmy narysowali. No a potem ambitni
artyści tą płytę roztrzaskiwali, żeby nikt nie dorobił tych, tych jego odbitek, a tak naprawdę mniej ambitni ścierali, robili drugi rysunek i wykonywali następną litografię. To była cecha fotografii przejęta z ówczesnych technik graficznych. I teraz chciałbym wam pokazać zdjęcie też również, wszystkie te zdjęcia są znane. To jest zdjęcie Williama Talbota, zrobione w Paryżu, jego już metodą, już kolodionową, które nas do dzisiaj zadziwia nie tylko ostrością obszaru widzenia, ale też i wiernością szczegółów. Chciałbym wrócić na nasze polskie poletko i pokazać takiego niezwykłego fotografa polskiego, Konrada Brandla, i ciężką kamerę atelierową, którą ten zapakował, rozumiem, do jakiejś, na jakiś wóz, zawiózł do Spały i tam wykonuje zdjęcie. I teraz zbliżenie tutaj jest konieczne. Nie mówię o nie mówię tylko o postawie samego fotografa, która nie zmieniła się chyba od wieków, ale widać tutaj drugiego pana, który jest przykryty peleryną fotograficzną. Widać tą olbrzymią kamerę, statyw. Fotograf musiał mieć pomocnika, który uczestniczył w wykonywaniu zdjęcia. Zwykle to był jego uczeń, który później sam otwierał zakład fotograficzny. Natomiast pan Brandel trzyma coś w dłoni, czego specjalnie nie widać. To jest gruszka od wężyka spustowego. I on mówi: proszę o uwagę, proszę się uśmiechnąć, i naciska wężyk spustowy. Naświetlenie mogło trwać jedną część sekundy, a mogło trwać nawet 3 sekundy. Więc było to słynne 121, 122, 123, po czym migawka się zamykała. Zajęcie fotografa było zajęciem kulturysty, bo jeżeli sam musiał nosić tą kamerę, to na pewno zadbał o swoją kondycję fizyczną na długie lata. Ale tak nie zawsze było. Jak myślicie, szanowni państwo, jaka była największa kamera w historii naszej? Otóż to jest słynny mamut George'a Lawrence'a, Amerykanina, z 1900 roku. Była to kamera gigantyczna, która z obiektywem i z kasetą wypełnioną płytą szklaną o rozmiarach ponad metr na ponad 2 metry ważyła prawie tonę. No, zresztą widać, jak duża to była kamera, jeśli porównamy ją z wielkością człowieka. Żeby ją przenieść z miejsca na miejsce, potrzebne było 8 silnych mężczyzn, którzy tutaj sobie odpoczywają po ciężkiej robocie. Po co była taka kamera? Po co ona została wynaleziona? Otóż jest to szczególny moment w historii, kiedy mechanika, optyka, chemia osiągają niesłychane maksimum. 1900 rok. W 1900 roku między Chicago a Altoną zaczął kursować ekskluzywny bardzo pociąg. Oczywiście pociąg z lokomotywą parową. W wagonach znajdowała się poczta, znajdowała się restauracja, znajdowały się pokoje sypialne, specjalny salon dla panów na pokera i cygara, którego kobiety nie miały wstępu. I kursowanie tego pociągu przynosiło niezłe zyski w firmie, więc firma musiałaby załadować ten przepiękny swój skład na kilka statków, bo nie jeden statek, i przesłać go do Paryża na Międzynarodową Wystawę Przemysłu. Postanowiono, że tego firma nie uczyni, że taniej będzie wykonać taką gigantyczną kamerę i
z niesłychaną wiernością szczegółów pokazać tenże pociąg. W Paryżu to zdjęcie wywołało duże zaskoczenie, gdyż wcześniej robiono fotomontaże. No, składano kilkanaście widoków albo kilkanaście powiększeń na jedno duże zdjęcie i w ten sposób powstawały pierwsze panoramy. Tutaj mamy przypadek roku 1900, gdzie można było skonstruować taką kamerę, jeżeli była potrzeba. Można było skonstruować tak wielki, gigantyczny obiektyw, jeśli tego było potrzeba. W fabryce można było zamówić specjalne płyty szklane z negatywem fotograficznym. To jest ten szczególny moment w historii chyba nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całej ludzkości. A wszystko po to, kochani, żeby można było sobie podróżować, o tutaj właśnie mamy oryginalny plakat z epoki, w takich właśnie komfortowych warunkach po Stanach Zjednoczonych. I na tym skończymy część pierwszą.